Zachęcam urzędników państwowych z Grudziądza i z Torunia, żeby zauważyli, jak wygląda ulica Chryzantemowa w osiedlu Tarpno. Można przyjechać, powędkować, ale też można popływać sobie kajakiem. Zapraszam serdecznie. A teraz pokażę jeszcze jedną relację, która będzie bardzo chyba wymowna. To będzie moja piwnica. Tu zrobiliśmy barierę. Przy pomocy oczywiście sąsiadów. Można było. Tyle musieliśmy wykopać piasku. A tutaj mamy oczywiście jakieś 15 cm wody w garażu. Pięknie? Można? Można. Można oczywiście się posilić firmą ubezpieczeniową, ale chciałbym, żeby w końcu, kurwa, urzędnicy zauważyli problem, który polega na tym, że wszystko jest zalane. Studzienki nie były w stanie odprowadzić tego wszystkiego, ale przede wszystkim nie były w stanie odprowadzić, to jest moje biuro, nie były w stanie odprowadzić z racji tego, że nie ma odpływów po prostu. Nie ma odpływu.